Rozkaz Wilhelma Koppego, wyższego dowódcy SS i policji w Generalnym Gubernatorstwie w sprawie likwidowania członków polskiego podziemia 1944. Tajna sprawa Rzeszy. Wyższy dowódca SS i policji Wschód wydał w dniu 28 czerwca 1944 roku następujący rozkaz. W ostatnich miesiącach bezpieczeństwo na terenie Generalnej Gubernii pogorszyło się do tego stopnia, że obecnie trzeba wobec obcych na środowościowo zamachowców i sabotażystów stosować najradykalniejsze środki i zaostrzone kroki. Reichsführer SS za zgodą generalnego gubernatora zarządził, aby we wszystkich wypadkach zamachowców i prób zamachów na Niemców, albo gdy sabotażyści niszczą życiowo ważne urządzenia, rozstrzeliwać nie tylko pojmanych sprawców, ale ponadto wszystkich mężczyzn z ich rodzin. A wszystkie kobiety licząc ponad 16 lat należy kierować do obozów koncentracyjnych. Istotną przesłanką jest tutaj, aby w wypadku niepojmania sprawcy lub sprawców uzyskać dokładne dane co do ich nazwiska i miejsca zamieszkania. Do męskich członków rodzin zaliczać należy na przykład ojca, syna, o ile liczą ponad 16 lat, braci, szwagrów, kuzynów, wujków, sprawcy. Podobnie należy postępować wobec kobiet. Celem tego postępowania jest ustalenie zbiorowej odpowiedzialności wszystkich mężczyzn i kobiet rodziny sprawcy. Ponadto tym sposobem uderzy się w rodzinny krąg polskiego złoczyńcy. Praktyka ta na przykład dała w końcu 1939 roku na nowych terenach wschodnich, szczególnie w okręgu Warty, bardzo podobne dobre rezultaty. Przez podanie do wiadomości tego nowego rodzaju postępowania w zwalczaniu zamachowców i sabotażystów może to nastąpić poprzez propagandę ustną. Kobiety i rodziny, do którego należą członkowie ruchu oporu albo band, będą, jak uczy doświadczenie, wywierać wpływ zapobiegawczy. Podaję do wiadomości, proszę w odpowiednich wypadkach, nie działając wstecz, w sposób możliwie najszybszy wyszukać i aresztować odpowiednich członków rodzin. Następnie proszę donieść mi o rezultatach akcji i czekać na dalsze wskazówki. 19 lipca 1944 rok, Radom.